Hej siomeneczko, jestem Obra i moi drodzy, nie było mnie na milionowicach przez prawie 2 tygodnie. Dlatego dzisiaj, w dzisiejszym odcinku zobaczymy, co przez te kilkanaście dni się zmieniło i co, słuchajcie, chłopaki dla mnie przygotowali. Bo tak, byłem na wakacjach, byłem na wyjeździe, nawet zrobiłem jeden śmieszny filmik, że wyjechałem na wakacje i poszedłem spać w domku wiedźmy. Jeżeli oglądaliście ten odcinek, to wiecie, co tam się działo, ale w każdym razie, tak jak mówiłem, wyjechałem, a w tym czasie, słuchajcie, czy to Agentix, czy chociażby Elviso, robili mnóstwo rzeczy, dlatego dzisiaj sobie odświeżymy, co tutaj się dzieje i będziemy, słuchajcie, na bieżąco, bo zarówno podobno Agentix chce kupić, słuchajcie, mój dom, Elviso wykończył mój lodowiec, zniknęły jakieś aksolotle Maciekowi, no słuchajcie, to co się dzieje na milionowicach, to jest jakaś tragedia, a ja nie byłem z tym na bieżąco, więc dzisiaj sobie wszystko nadrobimy i zobaczymy, co zmieniło się przez te kilkanaście dni na milionowicach. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, najlepiej dzwoneczkiem, jeśli chcecie zobaczyć, co właśnie tu się dzieje, a my zaczniemy sobie, słuchajcie, właśnie od tej oto książeczki, bo tutaj jest jedna książeczka. Tutaj, słuchajcie, od razu patrzcie, jest druga z jakimś oceanem. Nie mam pojęcia, o co chodzi z oceanem, ale my oceanu przy milionowicach na pewno mieć nie mieliśmy do tej pory. No i tak jak mówiłem, też będę chciał pójść, słuchajcie, tutaj na to górne piętro, bo wiem, że Elviso też właśnie włamał się na moje konto minecraftowe i wykończył mi lodowiec. Chodzi oczywiście o to górne piętro, bo tutaj dolne piętro lodowca to było już wykończone. Agentix także, słuchajcie, chce kupić mój domek mieszkalny, który znajduje się w tamtym oto miejscu. No to jest w ogóle, to jest masakra, co tu się dzieje na milionowicach. I dość ciekawą rzeczą jest to, że... Co tu robią liście? Ej, na tym lodowcu nigdy w życiu, słuchajcie, liści nie było. Tego też totalnie nie kumam. Ej, naprawdę, trochę mnie nie było, ale żeby, słuchajcie, mój lodowiec, a raczej ametystowiec, bo on jest teraz wykonany przecież z ametystu, żeby on obrósł liśćmi? Nie, nie kumam, słuchajcie, naprawdę nie kumam. Ja nie wiem, co tutaj się dzieje, ale wydaje mi się, że naprawdę dzisiejszy odcinek będzie bardzo śmieszny, więc polecam oglądać do samego takiego końca, bo naprawdę może być zabawnie. A my sobie właśnie zaczniemy, słuchajcie, od tej oto książeczki. Zobaczymy, co Maciek tutaj nam przygotował, bo wiem, że to jest właśnie wiadomość od Maciocha. Ojej, o Jezu, ale długo. Dobra, czytajmy w takim razie. Abera, jest giga przypał. Wszystkie aksolotle z mojego i... twojego i Elvisa głównego zbiornika, w którym trzymaliśmy aksolotle, zniknęły. Okej, ej, wait! Elvisa, Maciocha i moje aksolotle zniknęły? Nie ma ich u Elvisa w fontannie, nie ma u ciebie i u mnie pod ziemią też ich nie ma. Inne, na przykład mój niebieski, zostały. Okej, nie wiem, co z tym zrobić, czy ty coś o tym wiesz. Jeśli tak, to jak najszybciej daj mi znać, bo jeśli nie, to obawiam się, że nawiedziła nas jakaś klątwa znikających aksolotli. Co? Nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć, bo przez tyle czasu było wszystko ok, a nagle wszystkie zniknęły, musimy coś zrobić. Ej, wait, chwila, tutaj normalnie sobie pływają moje dwa aksolotle, ale tutaj faktycznie jakoś tak, ej, biednie jest. Chwila, one za... Zawsze było ich tak mało, czy... Nie, no, ej, chwila, tych aksolotli zawsze było bardzo dużo, to gdzie one się teraz znajdują? Nie kumam, ale faktycznie wygląda na to, jakby one poznikały, ale czekajcie, bo tutaj jest jeden, tutaj jest jakiś drugi, słuchajcie. Tutaj widzę, że są kolejne jeszcze dwa, ale nie wygląda, słuchajcie, to w ten sposób, jakby one wszystkie poznikały, tylko słuchajcie, co po niektóre, co jest bardzo, ale to bardzo dziwne. Dobra, wyłaźcie stąd. Możecie tutaj od razu ziomeczku wrzucić do środka, no bo nie ma takiej opcji, że ty sobie stąd wyjdziesz, ale tak czy inaczej, słuchajcie, o co chodzi? Dlaczego te aksolotle, słuchajcie, zniknęły? Nie kumam, ale patrzcie, tu jest też napisane, że ze zbiornika Elvisa, tego fontannowego, wiecie, Elviso miał fontannie aksolotle, też rzekomo one zniknęły, co byłoby dość dziwne. I w takim razie przejdziemy się właśnie do willi Elviso i zobaczymy, co tam się dzieje. Czy faktycznie, słuchajcie, nie ma aksolotli w fontannie, a także zobaczymy, czy aksolotli, słuchajcie, nie ma w tym takim, wiecie, pomieszczeniu tu w lewym skrzydle willi. Było takie jakby akwarium, nazwijmy to, coś w tym stylu w podłodze, no nie? Ej, chwila. Tutaj naprawdę, słuchajcie, nie ma żadnego, ani jednego aksolotla. Ej, to jest dziwne. To jest naprawdę dziwne, ja nie wiem, czy możemy wierzyć w coś takiego jak klątwa znikających aksolotli. To brzmi co najmniej źle i wątpię, żeby było coś takiego jak klątwa znikających aksolotli. Ale chwila, co by nie powiedzieć, nie było ich w moim akwarium i nie było ich w akwarium Elvisa w fontannie. I tutaj jest to samo, patrzcie, a nie, chwila, tu są aksolotle, ale też jest ich mało. Są, słuchajcie, 3 aksolotle... albo 4, a było ich, słuchajcie, tutaj, no, z 10. W pewnym momencie, słuchajcie, było ich z 10, albo tak z 15. A ja tutaj widzę jakieś 4 czy 5 aksolotli, co jest dość dziwną sytuacją. Nie wiem, czy tutaj akurat ich dużo poznikało, ale mam wrażenie, że serio było ich w tym miejscu więcej. Okej, nie do końca wiem, jak to skomentować, bo słuchajcie, nie było mnie kilkanaście dni i co? I nagle aksolotle znikają z naszych milionowych, co to nie ma w ogóle sensu. Dobra, przespaliśmy się tutaj, żeby, słuchajcie, nie latały nam tutaj moby, bo my mamy jeszcze dużo, bardzo dużo rzeczy do
zwiedzenia, ale dalej, wydaje mi się, że z tymi aksolotlami to jest mega porąbana sytuacja i koniecznie trzeba się skontaktować z Maciochem. Zresztą tutaj było napisane, aby faktycznie, słuchajcie, dać mu znać, co my o tym myślimy i tak dalej, bo serio, co by nie powiedzieć, ja miałem więcej aksolotli. Ja tutaj miałem, słuchajcie, tych aksolotli, mam wrażenie, że kurczę, ze 100, a zostało ich, słuchajcie, 6. Nie, serio, 6. Co jest? Dobra, odkładam na razie tutaj tą książeczkę, słuchajcie, niech ona sobie tutaj poczeka. Trzeba będzie właśnie, tak jak mówiłem, skontaktować się z Naciochem, a my zabieramy się, słuchajcie, od razu za kolejną książkę, bo tutaj, no, mamy coś z napisem Ocean i to jest przez Elviso, słuchajcie. Napisana książka, kopia oryginału. Tutaj został jeszcze postawiony jakiś diamentowy blok. Nie wiem, czy to ma być łapówka, ale ja bardzo chętnie wezmę sobie blok diamentu. Dobra, przeczytajmy to. O Jezu, znowu, jeszcze dłuższa książka? No, nie no, dłużej to już chyba być nie mogło, ale niech będzie. Szanowny ziomeczku, pewnego dnia wstałem z łóżka mojej ogromnej willi i wyjrzałem przez okno. Zobaczyłem wielki las, który absolutnie nie odpowiada jako teren najpiękniejszej budowli wszechczasów. Dobra, Elviso musi zrozumieć, że tylko mu się podoba tak bardzo jego willa. Jakby ja ją lubię, ale bez przesady. Właśnie wtedy w mojej głowie pojawiło się olśnienie, jedna myśl, a zmieniła wszystko. Nie no, ja nie wytrzymałem, jak on będzie tak pisał. Pomyślałem o moim kochanym mieście Milionowicach. Dopiero po latach mieszkania tu dotarło do mnie, że nie mamy dostępu do morza. Jako największy milionowicowy patriota chciałbym cię prosić o pomoc w stworzeniu czegoś wielkiego. Jak sama nazwa Milionowice mówi, uwaga, milionowego oceanu? Ale przecież my nie mamy nawet pierwszego oceanu, to gdzie dopiero milionowy ocean? Od 1 sierpnia pracuję nad tym. Wyznaczyłem olbrzymi teren o wiele większy od miasta i go przekopuję. Mimo, że formalnie będzie to mój prywatny ocean, to możemy się dogadać, abyś czuł się tak samo jak ja, że jesteś w jego posiadaniu. Odezwij się do mnie. Poświęcam 15 godzin dziennie, wiem, że za dużo, na kopanie, lecz to wciąż za mało. Ustalimy, czego oczekujesz za pomoc w tym abstrakcyjnym projekcie. Mogę zaoferować dużą stawkę pieniężną lub prywatną wyspę, którą otrzymasz po skończeniu oceanu. Pozdrawiam i liczę na szybką odpowiedź. Chętny do współpracy, Elviso. Dobra, nie, chwila. Wait, 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 bo to jest trochę za mocne. Nie było mnie tydzień czy dwa tygodnie i gość robi ocean wielkości miliona... Nie no, chwila, dobra. Chwila. Zaraz to ogarniemy, ale moi drodzy, kliknijcie teraz w pierwszy link w opisie. www.abra.it. Bardzo możliwe, że już w tym momencie wleciały na sklep naklejki na zeszyt, czy zeszyty, bądź piórniki, bo właśnie będziemy ruszać z akcesoriami szkolnymi, więc wpadajcie, klikajcie, zobaczcie, czy już są, czy jeszcze nie, a jeśli nie, to możecie sobie zamówić koszuleczkę, czy kubeczek Abra Team, albo nawet plecak. Jeśli chcecie fajnie rozpocząć rok szkolny, to z takim plecakiem na pewno milej będzie wam się zabrać do szkoły i przypominam, że do każdego zamówienia dokładam odręcznie podpisany autograf Abry za friko. www.abra.ety, pierwsza linka w opisie. Klikaj teraz i sprawdź, co tam czeka. Dobra, ja będę tutaj psuł te liście i sobie pogadamy. Słuchajcie, za willą Elvisa podobno jest ocean i bardzo chętnie go zobaczę. Nie wiem, czy akurat w tym odcinku, ale ogólnie bardzo chętnie bym, słuchajcie, obczaił, co tam się wyprawia. No, możemy zaraz pójść w sumie, bo dlaczego by nie. Aha, okej, tutaj już mam wszystkie liście zrobione, ale nie zmienia to faktu, że słuchajcie, nie było mnie dosłownie chwilę i nagle się okazuje, że Elviso zrobił jakiś gigantyczny ocean albo próbuje go robić od 1 sierpnia. Wiecie, my dzisiaj mamy tam 7 sierpnia, który my dzisiaj mamy? 7 sierpnia, 8 sierpnia, 8, dobra, 8. I co? I nagle on jakby, ja nie wiem, co on chce samemu zrobić taki ocean, no prosił nas o pomoc, ale jak my w 4 osoby mielibyśmy coś takiego zrobić? To jest niemożliwe, żeby zrobić ocean wielkości miliona kratek. Jezioro Agentixa, gdzie jest jacht, było grubym projektem, ale ocean? Dobra, zaraz pójdziemy i to zobaczymy. Ja tak czy inaczej chciałbym teraz wejść tutaj i... O, proszę! Ej, jest mega ładnie, bo tak jak mówiłem, Elviso, słuchajcie, włamał się na moje konto minecraftowe i dokończył mi tutaj właśnie lodowiec, słuchajcie. Znaczy, chodzi oczywiście o to górne piętro, bo wiecie, że ja tutaj je zacząłem sobie już właśnie robić. Tam nawet właśnie wstawiłem szybki, wstawiłem jakieś tam jakieś wykończenie, ale nie dokończyłem tak naprawdę i poprosiłem, żeby właśnie chciałem prosić Elviso o pomoc, ale Elviso mnie wyprzedził. Ja mu mówiłem, jakby już wcześniej zostawiłem mu informację, znaczy w sumie poprosiłem go, aby on mi ogarnął lodowiec, ale na zasadzie, że to Elviso zrobi jako Elviso, a nie żeby się włamywał na moje konto. Ja mu raz zostawiłem wiadomość na zasadzie, że hej, 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 ja ci zapłacę, ty mi wykończ lodowiec, tak? I tyle. A on się włamał na konto i zrobił mi to za darmo, więc to dość mocne. Ale w skali od 0 do 10, gdybym miał ocenić, to bym dał, słuchajcie, taką solidną 9, bo wydaje mi się, że to, słuchajcie, jakby jest troszeczkę za nisko. Jeżeli, słuchajcie, lodowiec jest naprawdę wysoki, tutaj można by naprawdę dać wysoki sufit, jakiś fajny żerandol, jakiś może, słuchajcie, no dobra,
tutaj akurat tego nie widać. Może, o, tam widać. Może jakieś fajne akwarium z aksolotlami w suficie, tak jak na początku ustalaliśmy. Jest trochę za nisko, ale tak czy inaczej jest naprawdę bardzo ładnie. Widzę, że tutaj zostały ukryte, słuchajcie, crafting table. Jestem ciekaw, co tam się znajduje. Czy tutaj, słuchajcie, coś w ogóle jest? Bo mogłoby, słuchajcie, coś... Okej, tutaj ewidentnie nic nie ma, ale ja z wielką chęcią coś za tym obrazem, słuchajcie, zbuduję. Wy w każdym razie, słuchajcie, ocencie w skali od 0 do 10, jak wam podoba się właśnie, słuchajcie, to miejsce. I jeżeli subskrybujecie kanał, to ja wam przepnę serduszko, ok? Więc wpiszcie od 0 do 10 waszą ocenę, subskrybujcie kanał z dzwonkiem, a ja wam przepnę serce. Podobają mi się bardzo, słuchajcie, te elementy azalii. Bardzo fajne są też świeczki. Fajnie, że to, słuchajcie, tak śmiesznie wygląda z tym trapdorem. Naprawdę fajna robota. Tutaj bardzo fajnie te glowberries wyglądają, bo to są te świecące jagody, tylko nie ma ich tutaj posadzonych jakby, nie? Że nie rosną te pomarańczowe kulki. I naprawdę to fajnie wygląda, więc jestem bardzo, bardzo zadowolony i na pewno trzeba będzie Elviso podziękować, ale teraz, słuchajcie, wybierzemy się do mojego domku, tego pierwszego domku na Milionowicach. Na pewno pamiętacie, jak się wprowadzaliśmy na Milionowice 2 lata temu, to zapłaciłem Elviso i Agent X-owi, aby wybudowali mi dom. I to był, słuchajcie, ten dom. Po jakimś czasie on się rozwalił i teraz, słuchajcie, Elviso go z miesiąc czy 2 temu odrestaurował i normalnie mam swój domek, ale Agent X podobno, słuchajcie, chce go ode mnie odkupić i to jest giga mocne, bo spójrzcie na to, tutaj jest, słuchajcie, tabliczka. Uwaga, kupię ten dom Agent X. No i powiecie sobie, haha, nie no, w sumie śmieszny żart, można się uśmiać. Na pewno jakby, no, no po prostu chłop se wziął i sobie postawił tabliczkę. Tutaj natomiast kupię ten sklep Agent X, no nie? I pomyślcie sobie, że no co, no spoko, no tam też jest tabliczka. Znaczy ja już ją rozwaliłem, ale tam też była tabliczka, że kupię ten sklep. I słuchajcie, wiecie, Agent X to jest gość, który ma strasznie dużo pieniędzy. Wystarczy spojrzeć na jego willę. No jest ona absolutnie olbrzymich rozmiarów. Zresztą dobrze wiecie, jak Agent X potrafił płacić za pomoc w budowaniu. Pamiętacie na pewno doskonale, jak na przykład kupił od Maciocha właśnie tą latarnię morską też za jakieś tam 10 sztabek nederytu. Albo pamiętacie, jak chociażby, słuchajcie, chłop zrobił swój własny jacht. Jacht w Minecrafcie na własnym jeziorze. Nie no, on jest porąbany, jeśli chodzi o pieniądze. Dlatego to chyba nie do końca jest żart, że on chce to kupić. Nie do końca właśnie wiem, czy mam to odbierać na poważnie, czy też nie, ale on chce kupić ode mnie absolutnie wszystko, więc wydaje mi się, że najlepszą opcją byłoby, słuchajcie, rozwalić tą tabliczkę i zaraz wybrać się do Agent X-a i napisać mu tabliczki od nas, na zasadzie, że jakby spoko, możemy się dogadać, bo tak szczerze, akurat może tego domku nie chciałbym sprzedawać, no chyba, że Agent X naprawdę zaproponowałby wysokie pieniądze, bo jest taka możliwość. Ale na przykład taki sklepik, w sumie to jest pierwszy sklep na Milionowicach w historii, ale byłbym, słuchajcie, skłonny go sprzedać jak najbardziej. Wydaje mi się, że akurat tutaj nie powinienem robić problemu. Dlatego, słuchajcie, wybierzemy się teraz właśnie do Agent X-a i zostawimy mu tabliczki od nas na zasadzie, że hej, stary, możemy się dogadać, tylko jakieś odpowiednie sianko, tak? Odpowiednie, słuchajcie, pieniądze Agent X byłby w stanie dać, to myślę, że możemy się wtedy dogadać. No bo, kurczę, kto by nie chciał zarobić dobrego siana, dobrych pieniędzy? No, może nie na pierwszym moim domku, może nie na sklepie z aksolotlami, może niekoniecznie, słuchajcie, na moim lodowcu, bo lodowiec też chciał odkupić, gdybyście pytali. Ale na przykład właśnie na tym sklepiku, jak najbardziej spoko. No dobra, w takim razie ja mu napiszę, siema, siema Agent X, jestem skory do sprzedania. Ojojojojojoj, ale tu się psuje. No dobra, zostawiłem tutaj takie tabliczki. Siema Agent X, jestem skory do sprzedania ci moich budowli na Milionowicach. Może nie wszystkie są dostępne, ale dogadamy się. Odezwij się, jeśli chcesz zapłacić duże pieniądze. Słuchajcie, tak jak sami widzicie, no ja oczywiście pieniążki chętnie przyjmę. Dajcie tylko znać, jak myślicie, którą budowlę powinienem, słuchajcie, Agent X-owi sprzedać. A Ocean, jeżeli jest naprawdę grubym projektem, to zostawiamy na następny odcinek. Subskrybujcie kanał i wbijajcie na sklep www.abra.et. Niedługo startują produkty szkolne, ale już teraz możecie zakupić sobie plecak Abra tym i godnie wrócić do szkoły z autografem gratis. www.abra.et, pierwszy link w opisie. Dobrego dzieneczka, Eleczko i pu!